Siostry i bracia w Chrystusie, witajcie we Wrocławiu w szczególny dzień, dzień 1 listopada. Dla ewangelików to pamiątka umarłych, dla rzymskokatolickiej większości święto wszystkich świętych. Wiemy, z czym ten dzień się kojarzy, z odwiedzaniem grobów, bliskich, z refleksją na temat przemijania i śmierci. Ja pochodzę z rodziny w dużej mierze rzymskokatolickiej i przez wiele lat nie byłem świadom, że istnieją spory, które gdzieniegdzie wiążą się z tym szczególnym dniem. Czy ewangelicy powinni odwiedzać groby? Czy powinni palić znicze? Pewnie jest wiele rzeczy, które w zwyczajach związanych z 1 listopada można albo wręcz należy krytykować i zmieniać. Na czele z konsumpcjonistycznym podejściem do wizyt na cmentarzach i z bezsensownym produkowaniem gór śmieci. Ale jednocześnie ten dzień jest świetną okazją, by na chwilę wyjść z normalnego rytmu życia i ponownie opowiedzieć sobie historię, na które na co dzień możemy nie mieć czasu. Znalezienie chwili na wygrzebanie wspomnień o tych, którzy odeszli dawno temu, których ledwo pamiętamy, a których ślad nosimy w sobie. Spokojne spojrzenie na pustkę po tych, których straciliśmy niedawno, albo których odejście wyryło się w naszej pamięci i wciąż jest świeże. Na skonfrontowanie się ze smutkiem i z brakiem. Znalezienie paru chwil na taką refleksję jest ważne. Bo przez takie opowieści jesteśmy w stanie zrozumieć siebie. Z opowieści o przeszłości wychodzi opowieść, którą niesiemy w przyszłość. Czy nie dlatego wczoraj ponownie powtarzaliśmy opowieść o pewnym mnichu, który miał przybić pewne tezy do pewnych drzwi? Ta opowieść jest ważna dla naszej tożsamości. Jest naszym dziedzictwem, czyli tym, co łączy przeszłość i przyszłość. Mówię o tym, bo dziedzictwo to słowo, które przyszło mi na myśl, gdy przeczytałem dzisiejsze wersety z Biblią na co dzień. Słowa tekstu starotestamentowego z 5 Mojżeszowej to nawiązanie do zawarcia przymierza między Bogiem i Jego ludem na górze Synaj. Czytamy w rozdziale 32, wersecie 7. Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń. Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, starszych twoich, a powiedzą ci. Izraelici, którzy stoją w zupełnie innym miejscu, mają wspomnieć na dawne dni, bo to jest ich dziedzictwo. Z tego przymierza, które zawarli ich ojcowie, mają czerpać siłę na drogę, która jest przed nimi. A w Nowym Testamencie apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o jego dziedzictwie, które będzie jemu dodawało sił. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 1, w wersecie 5 czytamy: Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Dziedzictwo, o jakim czytamy w tych dwóch wersetach, to coś, co wzmacnia i pomaga. Coś, co pozwala patrzeć w przyszłość, budując na tym, co jest za nami. Ale na koniec chciałbym się z wami podzielić dwoma uwagami. Pierwsza to fakt, że nasze dziedzictwo może być trudne. Nie musi być tylko i wyłącznie siłą. Gdy będziecie snuli historię nad grobami bliskich, nie musicie udawać, że wszystko zawsze było świetnie. Tak nie jest. Ludzkie losy są skomplikowane. Dziedzictwo może być kłopotliwe. Wczoraj opowiadaliśmy o przybiciu tez, ale naszym dziedzictwem są również antysemickie, antykobiece czy autorytarne refleksje Lutra. I to dziedzictwo jest trudniejsze. Wymaga przepracowania, wymaga wysiłku. Ale to przepracowanie może pomóc lepiej orientować się w wyzwaniach przyszłości, więc dalej jest dziedzictwem. Dzięki niemu możemy starać się unikać podobnych błędów, w które wpadł Luter czy inni reformatorzy. Dlatego dzisiaj stoję w tym miejscu, w Kościele Opatrzności Bożej, choć moją pierwszą myślą było zabranie was na jeden z historycznych wrocławskich cmentarzy.
Ale jestem tutaj, przy jednej z płyt upamiętniających żołnierzy, którzy należeli do parafii, która użytkowała ten kościół przed II wojną światową i zginęli w czasie I wojny światowej. W tamtych czasach Wrocław był niemiecki. Żołnierze, którzy są tutaj upamiętnieni, to niemieccy żołnierze. A gdy Wrocław został przekazany Polsce po II wojnie światowej, to pamięć o niemieckich żołnierzach, nawet tych z I wojny światowej, nie była czymś, co ktokolwiek chciałby pielęgnować. Nie było miejsca na tę opowieść, bo opowieści o cierpieniach wywołanych przez nazistowskie Niemcy były ważniejsze. Dlatego te płyty zostały ukryte, przykryte tynkiem. Odkryto je dopiero podczas remontu kościoła w 2000 roku. I od tego czasu ta płyta, druga po drugiej stronie kościoła i jeszcze jedna z czasów wojen napoleońskich są w kościele widoczne jako część jego historii. Jak ważna to część? Zapewne bywa tak, że są problematyczne, bo współgrają ze stereotypem ewangelika, Niemca, kogoś obcego. Bo znaki, które znajdują się u szczytu tych płyt, nawiązują do państwa, które, cóż, w historii Polski było agresorem. Bywa, że te płyty rodzą pytania. Ale obecnie wydaje mi się, że większość ludzi, większość wycieczek, jakie mamy tutaj w kościele, nie zwraca szczególnej uwagi na te płyty. I to jest moja druga refleksja. Nasze przemijanie sprawia, że pewne opowieści, nawet te najbardziej bolesne, bledną. Nawet te, które są pełne bólu, cierpienia i nienawiści, przestają być krwawiącymi ranami. Dzisiaj nie ma konieczności, by te tablice ukrywać, bo nie wiążą się z takimi emocjami jak zaraz po wojnie, a pewnie jeszcze i 60 czy 40 lat temu. I ta myśl niech będzie pocieszeniem, jeżeli twoje dziedzictwo wiąże się z bólem i cierpieniem, jeżeli twoje dziedzictwo jest skomplikowane. Opowiadając tę historię, pomyśl, że każda opowieść i wszystko, co niesie, zbledną, ustąpią miejsca nowym. Nowym, na które ty masz wpływ. Dlatego, siostry i bracia, w ten szczególny dzień znajdźcie chwilę czasu, aby ponownie snuć opowieści. Opowieści o ludziach, którzy byli w waszym życiu, których już nie ma. Opowieści, które mogą być siłą, ale i te opowieści, które są trudne, które trzeba przepracować. Bo tak czy tak, one są waszym dziedzictwem i one mogą dodać wam sił, aby pójść naprzód. Bo dziedzictwo to miejsce, w którym przeszłość łączy się z przyszłością. I chyba najlepiej to widać w taki dzień jak ten dzisiaj. Zostańcie z Bogiem.